ekspert. Sezon COVID-19 potrwa do maja, profesor. Krzysztof Pyrć, płacimy rachunek za zaniedbania. Płacimy rachunek za zaniedbania, których wszyscy się dopuściliśmy latem, ale uczmy się na błędach i patrzmy w przyszłość, powiedział wirusolog profesor Krzysztof Pyrć z Uniwersytetu Jagiellońskiego. W jego ocenie czekają nas trudne miesiące, bo sezon infekcji wirusowych skończy się dopiero w maju. Ekspert wyjaśnił, że jest zbyt wcześnie, abyśmy zobaczyli efekt wprowadzonych już restrykcji. Potrzeba na to przynajmniej 2 tygodni od ich wprowadzenia. Czy efekt będzie wystarczający? To pytanie do matematyków. Wszystko zależy od tego, kiedy wprowadza się ograniczenia. Jeżeli robimy to z wyprzedzeniem, to mogą one być miękkie i bardzo ograniczone, ale zadziałają. Jeżeli spóźnimy się, często nawet mocne restrykcje nie przyniosą efektu albo przyniosą go zdecydowanie za późno, ocenił ekspert. Sezon COVID-19 potrwa do maja, dodał, że dopiero niedawno tak naprawdę ograniczono imprezy, a ludzie zaczęli z powrotem traktować dystans i maseczki poważnie. Warto wyciągnąć jednak z obecnej sytuacji naukę, bo gdy już opanujemy obecny trend wzrostowy, to nie możemy się upajać sukcesem. W innym razie będziemy działać od locktownu do locktownu, co jest złą strategią. Możemy iść w miarę bezpiecznie przez epidemię, gdy szybko wprowadzamy rozsądne ograniczenia. One nie muszą być silne, ale muszą być rozważne i sensowne, zauważył profesor Pyrć. Przypomniał, że nie mamy innych narzędzi w tym momencie, gdyż nie ma skutecznego leku na COVID-19 i nie ma także szczepionki. Dziś płacimy rachunek za letnie zaniedbania, ale uczmy się na błędach i patrzmy w przyszłość. Sezon COVID-19 potrwa do maja, więc tę drogę trzeba dobrze i mądrze zaplanować, powiedział profesor Pyrć.